Cześć busmenki i busmeni. W dzisiejszym odcinku zabieram się za wymianę tylnej lampy. Zapraszam. No jak widzicie, typowa sytuacja. Wjeżdżam, myślę, że się zmieszczę, okazuje się, że jednak nie do końca się mieszczę. Zaraz przejdziemy na pakę, pokażę Wam, jak dostać się do tej lampy. Wykręcimy dosłownie kilka śrubek i do całej czynności będzie nam potrzebny zwykły śrubokręt krzyżakowy. Jesteśmy na pace. Przystępujemy najpierw do ściągnięcia tej plastikowej osłony. Do wykręcenia mamy dosłownie 7 śrubek. No i kręcę. Dobra, osłonkę mam ściągniętą i teraz dobieramy się do lampy. Do wykręcania samej lampy nie potrzebujemy tak naprawdę śrubokręta, wykręcamy ją palcami. Mamy takie śrubki mocujące. I ich mamy tylko 2 sztuki, także nie ma tego kręcenia tak dużo. Dobra. Śruby mamy wykręcone, teraz muszę przejść do tyłu i wyciągnąć całą lampę. Wyciągam teraz lampę. Ok, wyszła. I teraz jeszcze co nam zostało, to jest wyciągnięcie tej kostki. Delikatnie. Dobra, i pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Nie wyrzucamy tego od razu do kosza, ponieważ w standardzie dostajemy samą obudowę lampy i trzeba sobie wykręcić całą tą listwę z żarówkami. I jak zwykle kręcimy, zwykły krzyżak. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. I delikatnie wyciągamy sobie listwę, tak jak widzicie, komplecik żarówek. Warto przed założeniem nowej obudowy sprawdzić sobie od razu, czy na pewno wszystkie żaróweczki nam świecą, tak żebyśmy potem nie musieli jeszcze raz rozkręcać. Wiktor, zaświecisz mi światła? Ok, no to sprawdzam żarówki, biorę listwę, podpinam kostkę. Wiktor, możesz świecić. Ok, działa. Kierunki. Dobra. Wsteczny. Działa. Przeciwmgielne. Wszystko działa, więc montuję nową obudowę. Mamy nową obudowę. Dobra, teraz będę zakładał listwę. Wszystko pasuje, a to już cieszy. No i co? No i kręcę. No i mamy gotowe. Listwa założona. Ściągam sobie jeszcze folię ochronną. Generalnie fajnie, że jest ta folia. Dobra, jeszcze zanim założę lampę, to ściągnę sobie te zaślepki tutaj na śrubach. I na tych kołeczkach. Ok. Dobra. No i zakładamy. Nie zapomnijcie o wpięciu kostki oczywiście. Tutaj mamy 2 kołki, więc trzeba dokładnie dopasować, żeby one nam weszły. Ok. Dobra, i zakręcamy lampę.
Okay. Drugi. Niestety dostęp do tej drugiej śruby jest troszeczkę ograniczony przez ten mały otwór, no ale jakoś dam radę. Dobra. I została nam jeszcze tylko osłona. Ostatnia śruba wkręcona. Nowa świecąca lampa założona. Widzimy się w trasie. Cześć. Podobało się? Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrypcja tutaj na dole, kliknijcie. Czekam też na Wasze komentarze i uwagi. Dozo.